co to miało być? Jeszcze kilka sekund i mały miał być kły jak perskie szable. Nieważne! Nie! Nie za taką cenę! O czym wy mówicie? Chciałem przestraszyć Denisa, żeby wyrosły mu kły i tu został. Obrzydzając mu to, co kocha? Ale jak mogłeś? Nie mieliśmy wyboru. Wiedziałeś o tym? Denisowi nie podoba się w Stanach. Przecież nawet tam nie był. Ta żona i mąż kłócić będą się wciąż. Zamknij się! Johnny, Denis nie jest wampirem. On lubi awokado. Bo nic innego nie pozwalasz mu jeść. Ja myślę, że Denis woli być normalny. Możemy przestać używać słowa normalny? Ale tutaj on jest normalny. Jest taki, jaki jest. I nic tego nie zmieni, tato. Denis, czekaj, gdzie ty idziesz? Dzień. Tu nie jest tak do końca bezpiecznie, wiesz? Ale znam świetną kryjówkę. Pokażę ci. Przeszkodziłeś mi i teraz mój nieszczęsny wnuk przez resztę życia będzie becą lalą, jak ten nie dojda. Nie dojda? Johnny, bez nerwów. Żeniwy, ty jesteś taki twardy, a ja mam żółty pas i snówkę z podpisem trenera. Nie! Co to ma znaczyć? Nie jesteś wampirem? Ble? Oczywiście, że jest człowiekiem. Przecież to nasz syn. Myślisz, że kim my jesteśmy? Ty pozwoliłeś córce wyjść za człowieka i mieć z nim ludzkie dziecko. Czemu od razu nie wbijesz mi kołka w serce? Ale my teraz żyjemy z ludźmi w zgodzie, a oni w zgodzie z nami. Mięso! Jesteś głupcem! Twój prawnuk to najbardziej wyjątkowy, mądry i wrażliwy chłopiec na całym świecie. Więc jeśli nie potrafisz go pokochać tylko dlatego, że jest człowiekiem, to sam jesteś głupcem! Och, tato...